jeżeli Państwo będą gotowi, proszę. Dobrze, poczekamy. Jesteśmy gotowi, tak? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Dla nas, dla Platformy to chwila szczególna, ponieważ dzisiaj Zarząd Regionu Podlaskiego będzie obradował na wyjazdowym posiedzeniu w Łomży. Zwyczajowo Zarząd obraduje w Białymstoku, więc dzisiaj dziękuję za tę inicjatywę przewodniczącemu Zarządu Regionu posłowi Krzysztofowi Truskolaskiemu. Mamy dzisiaj też szczególnego gościa. Kolejna osoba reprezentująca Zarząd Krajowy po przewodniczącym Donaldzie Tusku, który gościł w Łomży w styczniu. Dzisiaj jest z nami sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, pan poseł Marcin Kierwiński. Dziękuję za tę obecność. Cieszę się, że nasza aktywność, aktywność łomżyńskich struktur Platformy jest doceniana nie tylko na poziomie regionu, ale również poziomie ogólnokrajowym. Witam naszych parlamentarzystów, witam europosła Tomasza Frankowskiego, witam posła na Sejm RP Roberta Tyszkiewicza, witam również radnego sejmiku województwa podlaskiego, szefa struktur powiatu łomżyńskiego ziemskiego Jacka Pierunka. Dzisiaj na zarządzie poruszymy tematy, które nurtują Polaków, poruszymy kwestie dotyczące zbliżających się wyborów parlamentarnych, wyborów samorządowych, wyborów europejskich. A teraz oddaję głos sekretarzowi generalnemu Platformy Obywatelskiej Marcinowi Kierwińskiemu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Na pewno na dzisiejszym zarządzie będziemy rozmawiać o wielu kwestiach ważnych, jeżeli chodzi o przygotowanie Platformy do przyszłorocznych wyborów. Tutaj region podlaski ma czym się pochwalić, jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o zbiórkę podpisów pod akcją dotyczącą renty socjalnej, jeżeli chodzi o przygotowywanie korpusu wolontariuszy do ochrony wyborów przed Jarosławem Kaczyńskim i PiS-em. Natomiast niewątpliwie to, co najważniejsze, to kwestia dyskusji o bieżących problemach, z którymi mierzą się każdego dnia Polacy. Myślę tutaj, mamy takie hasło stop drożyźnie, jak w grudniu zeszłego roku rozpoczynaliśmy akcję PiS równa się drożyzna. Nie byliśmy nawet my nie mieliśmy świadomości, jak bardzo to hasło przez ten cały rok 2022 będzie aktualne. Z miesiąca na miesiąc dowiadujemy się o coraz nowych, wyższych odczytach inflacyjnych. Inflacja jest najwyższa od 25 lat. Inflacja i nic nie zapowiada tego, że inflacja będzie spadać. To oczywiście jest efekt nieodpowiedzialnej polityki rządu, to jest efekt tego, że rząd w żaden sposób nie zajmuje się realnymi problemami Polaków, zajmuje się tylko i wyłącznie tanim, takim powiedziałbym, tępym PR-em. I najlepszym tego typu przykładem jest to, co dzieje się wokół kwestii cen energii i kwestii dostępności węgla. Jak wiecie Państwo, w czwartek nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, posiedzenie Sejmu zwołane na wniosek polityków PiS-u. My mamy nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu głosowana będzie ustawa Platformy Obywatelskiej ustalająca maksymalne ceny energii dla przedsiębiorców, dla samorządów i także dla każdego zwykłego Kowalskiego. Mówię o tej naszej propozycji, dlatego że ona jest po prostu lepsza i dalej idąca od tej, którą przedstawił pan premier Morawiecki. Po 4 miesiącach łupienia Polaków przez spółki Skarbu Państwa, czas, aby te spółki trochę oddały Polakom z tego, co wyciągnęły z kieszeni Polaków. Jeżeli dowiadujemy się, że zyski spółek energetycznych w ostatnich miesiącach względem roku poprzedniego wzrosły o 50%, o 60%, jeżeli dowiadujemy się, że na przykład marża Orlenu za trzeci kwartał tego roku jest o 530% marża rafineryjna większa niż w roku poprzednim, no to nie mam wątpliwości, że spółki Skarbu Państwa łupią Polaków.
Polacy bankrutują, Polacy cierpią na kryzysie, Polacy płacą rekordowo drogo za paliwa, za energię, a spółki Skarbu Państwa zarabiają w najlepsze. Stąd nasza propozycja ustawy dotycząca maksymalnych cen energii. Liczymy, że jako propozycja lepsza, propozycja wychodząca bardziej w kierunku zwykłego konsumenta, to właśnie ta nasza propozycja będzie głosowana i będzie rozpatrywana. Ta ustawa ma jeszcze jedną podstawową zaletę nad ustawą, którą złożył PiS, a mianowicie wiecie Państwo doskonale, że na przykład jednostki samorządu terytorialnego przez ostatnie miesiące zmuszane były do tego, aby podpisywać niekorzystne umowy energetyczne. Często kwoty, które wychodziły w przetargach narzucanych przez spółki Skarbu Państwa, to były kwoty 10-krotnie wyższe niż jeszcze rok temu. Niektóre z samorządów i niektórzy też z odbiorców indywidualnych no byli zmuszeni takie umowy podpisywać. My mówimy, że musi być klauzula, która pozwoli takie bandyckie umowy po prostu rozwiązać i negocjować na nowo, na tych nowych, lepszych, bardziej preferencyjnych stawkach. My nie rozmawiamy dzisiaj tak naprawdę o rzeczy jakiejś dalekie, odległe. My rozmawiamy o najbliższej przyszłości. Rozmawiamy o tym, czy samorządy będą mogły realizować swoje cele. Rozmawiamy o tym, czy przedsiębiorcy będą mogli normalnie przeżyć zimę w roku 2022 i nie zbankrutować. To są rzeczy oczywiste, dlatego o tym także będziemy dzisiaj rozmawiać na zarządzie regionu podlaskiego. Myślę, że tutaj spoglądam w kierunku pana posła Frankowskiego. Myślę, że nie obejdzie się też bez dyskusji o tej szokującej informacji z dzisiejszego dnia. Dowiadujemy się, że już nie tylko Polska będzie pozbawiona KPO, ale niestety jest bardzo realne, duże zagrożenie, że zostaną zamrożone fundusze spójności dla Polski. Przypomnijmy, fundusz spójności to 76 miliardów euro, to jest ta alokacja polska. Wszyscy znamy te tablice, które widnieją przy naszych drogach, przy szkołach, żłobkach, które informują, że dana inwestycja była współrealizowana ze środków europejskich. No, jak dalej tak pójdzie, to głupia, grabieżcza polityka PiS-u doprowadzi do tego, że więcej takich tablic i więcej takich inwestycji po prostu nie będzie. W czasach, gdy Polacy potrzebują wsparcia, w czasach, gdy Polacy potrzebują realnej pomocy, rząd PiS-u jedyne, czym się zajmuje, to zabieraniem Polakom kolejnych pieniędzy europejskich. No można powiedzieć przewrotnie, ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, oni w 2015 roku szli do wyborów mówiąc o Polsce w ruinie. Wydaje się, że ta Polska w ruinie to jest jedyna obietnica, która niestety wyszła Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękuję Panie Sekretarzu. To jest duży zaszczyt, że jest Pan dzisiaj z nami w województwie podlaskim w Łomży. Ja również się cieszę, że jest z nami wielu wspaniałych samorządowców, bo Platformę Obywatelską właśnie tworzą ludzie, tworzą posłowie, tworzą samorządowcy, ale tworzą też zwykli działacze. I tutaj jesteśmy dzisiaj wszyscy razem, aby już teraz przygotowywać się do wyborów w 2023 roku i w 2024, bo najprawdopodobniej wtedy odbędą się wybory samorządowe. My te wybory wygramy i już robimy wszystko, aby te wybory wygrać. Pan sekretarz wspomniał o obywatelskiej kontroli wyborów. My jako Platforma Obywatelska, ale również Komitet Obrony Demokracji przygotowujemy się do tego, aby ten ruch z naszych wolontariuszy był w każdej komisji wyborczej, również na ziemi łomżyńskiej, bo nie dopuścimy do tego, aby prezes Kaczyński te wybory jakoś oszukał. Tak jak zresztą mówi, że on też będzie się przygotowywał do tego, ale ja boję się, że on będzie się przygotowywał do zupełnie czegoś odwrotnego. Dlatego nasi ludzie będą pilnować tych wyborów i również tutaj na ziemi łomżyńskiej. Szanowni Państwo, poseł Kierwiński wspomniał już o naszej ustawie. Ja powiem o szczegółach, które w tej ustawie są złożone. Chcemy, aby maksymalna cena za kilowatogodzinę dla gospodarstwa domowego wynosiła 45 groszy, a dla firmy 600 zł za megawattogodzinę. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, cenę gazu, to jest 20 groszy za kilowatogodzinę dla gospodarstwa domowego, a 400 zł za megawattogodzinę dla firm. Szanowni Państwo, Polacy na to zasługują, aby mogli żyć w ciepłym i jasnym domu. Zbliża się zima,
PiS nie zrobił praktycznie nic, aby zabezpieczyć Polaków przed tanimi cenami prądu, przed tanimi cenami gazu. Przecież wiemy, co się dzieje z węglem. Tego węgla nie ma. Jest tylko i wyłącznie na papierze, jest w obietnicach. Zrzuca się odpowiedzialność na samorządów, ale co samorządy mogą dystrybuować, jeżeli oni tego węgla nie mają? Ustawy przygotowujące nas na zimę powinny być już dawno procedowane, dlatego apelujemy dzisiaj tutaj z Łomży, aby pani marszałek Elżbieta Witek na najbliższym posiedzeniu Sejmu procedowała tą ustawę i abyśmy ponadpartyjnie ją poparli, bo to jest dobra ustawa, to jest ustawa, która Polakom zapewni ciepły dom i jasny dom, bo już niedługo zbliża się zima. I jeszcze na koniec. Również tutaj w Łomży mogliśmy kilka miesięcy temu zobaczyć takie piękne billboardy. 770 miliardów dla Polski. Szanowni Państwo, z tych billboardów zaraz będzie trzeba je przerobić na 0 miliardów dla Polski z Unii Europejskiej. Bo nie będziemy mieli Krajowego Planu Odbudowy, nie będziemy mieli funduszy najprawdopodobniej z polityki spójności. Dlatego my praktycznie tych pieniędzy unijnych nie będziemy mieli. Chociaż Polacy się dziwią, mówią, no ale przecież cały czas nowe inwestycje są realizowane z Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, z poprzedniej perspektywy, bo ta poprzednia perspektywa została jeszcze wynegocjowana przez rząd Donalda Tuska. PiS wydaje pieniądze wynegocjowane przez Donalda Tuska, a niestety te, które podobno wynegocjował rząd Mateusza Morawieckiego, mogą do Polski nie przypłynąć. Nie będzie nowych szkół, przedszkoli, żłobków, dróg i wielu, wielu innych inwestycji. Tylko dlatego, że PiS jest zakładnikiem Ziobry, że PiS nie chce dostosować naszych sądów do sądów niezależnych, sądów europejskich, tylko robi sądy, aby podporządkować je pod siebie. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego też apelujemy tutaj, aby się opamiętali i abyśmy my, Polacy, mogli w tych trudnych, kryzysowych czasach te pieniądze z Unii Europejskiej otrzymać. Witam Państwa. Witam Ciebie, Marcin, bardzo serdecznie. Wszystkich, którzy przyjechali dziś do Łomży, aby wspólnie wraz z całą regionalną platformą pracować nad planem dla regionu i planem dla Polski. Szanowni Państwo, dziś jest dzień symboliczny. Dziś największy szpital w województwie podlaskim, szpital referencyjny, szpital, w którym najbardziej zaawansowaną pomoc medyczną otrzymują mieszkańcy województwa podlaskiego. Po otworzeniu ofert przetargowych dowiedział się, że w przyszłym roku będzie musiał zapłacić o 700% więcej za energię elektryczną i przetarg ten musiał unieważnić. I warto o tym wspomnieć właśnie dziś, w przeddzień posiedzenia specjalnego Sejmu, gdzie będziemy rozpatrywać propozycje PiS-u dotyczące ograniczania cen energii i powiedzieć jasno opinii publicznej, tylko ustawa Platformy Obywatelskiej gwarantuje przystępne, akceptowalne dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych, szpitali, szkół, żłobków, samorządów ceny energii. I taką propozycję my chcemy w najbliższy czwartek uchwalić. Wzywamy posłów PiS-u i wszystkich parlamentarzystów o poparcie, ponieważ polityka tego rządu, o czym świadczy ten dzisiejszy przykład Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, prowadzi po prostu do realnej katastrofy, prowadzi do realnego niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. To jest sytuacja, w której dziś się znajdujemy. I druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, o której wspomniał już Marcin Kierwiński, to jest kwestia zagrożenia utraty przez Polskę funduszy spójności. Chcę Państwu powiedzieć, bo przyglądam się temu od lat, a od czasu kryzysu na wschodniej granicy wszyscy przyglądamy się szczególnie, że cenę za wojnę PiS-u z Europą zapłaci Polska Wschodnia. Taka będzie prawda. Ten region jest dziś odcięty od wschodu i w takim stanie odcięcia, niewykluczone, jeszcze dłuższy czas będzie musiał pozostać, co ma negatywny, skrajnie wpływ na lokalny biznes, na turystykę, na gospodarkę, na kontakty transgraniczne. W to miejsce muszą i powinny przypłynąć środki europejskie, bo dziś handel ze wschodem praktycznie nie istnieje, bo dzisiaj praktycznie wymiany handlowej na tym kierunku białorusko-rosyjskim zawsze tradycyjnie
wpływającym na ekonomię województwa podlaskiego, ale też sąsiednich województw. Już po prostu nie ma. W związku z tym my mamy prawo i obowiązek najgłośniej upominać się o to, aby wreszcie ten rząd został odsunięty od władzy i Polska, w tym takie regiony, najbardziej tego potrzebujące, jak województwo podlaskie, dostały należne im środki europejskie, aby móc wyrównywać zaległości rozwojowe, aby móc zapewnić mieszkańcom godny i normalny byt. Dlatego dzisiaj tak istotnym jest, aby powiedzieć jasno, bez odsunięcia PiS-u od władzy, bez zakończenia wojny z Brukselą nie będzie rozwoju Białegostoku, Łomży, Suwałk i innych miejscowości na miarę tego, czego oczekujemy, na miarę tego, na co zasługujemy. I to, wydaje mi się, dziś jest główna misja Platformy tu na wschodzie Polski, abyśmy z tym przekazem przekonali Polaków o głosowanie w najbliższych wyborach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rząd PiS po raz kolejny próbuje nas kłócić z instytucjami unijnymi. Komisja Europejska dziś poinformowała o możliwości zablokowania środków unijnych dla Polski w związku z wspomnianym przez posłów programem polityki spójności. Są to ogromne pieniądze, miliardy niezwykle potrzebne nie tylko jednostkom terytorialnym, ale również samorządom, takim jak choćby tutaj w Łomży, gdzie samorząd oczekuje tych pieniędzy na dokończenie inwestycji, a wiemy doskonale, że brak inwestycji to wyższa inflacja, a także kolejne osłabienie złotego. Dlatego apelujemy do rządzących, aby skończyli właśnie z Unią Europejską, naprawili i dokończyli reformę sądownictwa i wzięli się w końcu do roboty. Dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, tak to jest, jak człowiek mówi na samym końcu, i tematyka, o której chciałem mówić, jest podobna. Niemniej jednak chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, jako współgospodarz dzisiejszego spotkania, za to, że to spotkanie mogło się odbyć w Łomży. Myślę, że odbycie zarządu Platformy Obywatelskiej Regionalnej w naszym mieście będzie na tyle pozytywne, że tak już będzie zawsze, to znaczy będziemy przynajmniej raz w miesiącu w Łomży na zarządach regionu się spotykać. Łomża jest miastem gościnnym i też potrzebujemy takiego wsparcia. Cieszymy się również, że jest z nami Maciej Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Każdy z nas, który dzisiaj przybył na ten zarząd regionu, będzie formułował jakieś postulaty związane z funkcjonowaniem partii i wierzę, że taka właśnie postać jak on będzie mogła później na tym szczeblu centralnym te nasze postulaty wdrożyć. A jednym z nich będzie, proszę Państwa, zbliżające się wybory. Wybory parlamentarne oczywiście najpierw, później wybory samorządowe, prawdopodobnie chyba już raczej na 90% przesunięte na rok 2024. Podświadomie, ja jako człowiek, który jeździ po województwie, ma kontakty z gminami, jest mieszkańcem również Łomży, podświadomie czujemy, że te wybory wygramy. Ale oczywiście razem w koalicji z partiami demokratycznymi funkcjonującymi w naszym regionie. Zależy nam bardzo mocno, aby wygrać te wybory do Sejmiku Województwa. To, że 4 lata temu nam się, 5 lat temu w sumie już nam się nie powiodło, to była porażka jednego radnego. To znaczy wprowadziliśmy tylko jednego, generalnie dwóch radnych mniej niż Prawo i Sprawiedliwość i straciliśmy władzę. Teraz mamy lepszą koniunkturę. Ludzie chcą postawić na partie demokratyczne, również na Platformę Obywatelską i wierzę, że te wybory wygramy. Tak czuję podświadomie i też czuję, że myślą tak ludzie. Ale po to, żeby tak było, musimy się mobilizować. I tutaj będzie postulat do Marcina Kierwińskiego, żebyśmy przyspieszyli trochę, jeśli chodzi o organizację i tych wyborów parlamentarnych, i wyborów samorządowych. Chociażby to, co mówił poseł Truskolaski, że musimy też wprowadzić do każdej komisji swojego męża zaufania. To jest niezwykle ważne, w szczególności tutaj u nas, gdzie mamy do czynienia z tak mocnym przeciwnikiem. I już, proszę Państwa, ostatnie zdanie. Parę dni temu byłem moderatorem w jednej z gmin województwa podlaskiego spotkania dotyczące otwartych funduszy europejskich.
uwierzcie mi państwo, że ludzie, rolnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy chcą, aby Polska pozostała w Unii Europejskiej. Dlatego kolejny postulat do nas wszystkich, do członków Platformy Obywatelskiej, abyśmy wzmocnili swoje działania, aby przeciwstawić się tej antyeuropejskiej narracji PiS-u i polskiego rządu. To nieprawda, że Unia Europejska jest zagrożeniem. Ja nie będę przypominał czasów, jak Polska wyglądała chociażby 30-20 lat temu. Dzisiaj dzięki ciężkiej pracy Polaków, oczywiście środków finansowych z polskiego budżetu, ale przede wszystkim środkom z Unii Europejskiej, zmieniliśmy ten kraj nie do poznania. I dzisiaj chcemy dalej Polskę rozwijać, chcemy wzmacniać polskie rolnictwo, polski przemysł, polską kulturę, ochronę zdrowia, o której tutaj się mówiło. To dzięki właśnie tym środkom finansowym robić to możemy. To, co robi PiS w tej chwili, to jest po prostu katastrofa dla Polski i musimy się temu ostro przeciwstawić. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dużo już zostało powiedziane, ale jeżeli macie jeszcze Państwo jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli nie ma pytań, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.